Zegarki do 1200 zł to przedział, w którym można znaleźć naprawdę ciekawe i niebanalne modele. Wiele z nich ma jedną bardzo interesującą cechę. Mianowicie wyglądają na zegarki o wiele droższe. Dlatego w naszym czwartym już filmie z serii zestawień zegarkowych przedstawię Ci najlepsze oferty zegarków, które mieszczą się tym razem w budżecie do 1200 zł. Ja mam na imię Dawid, to jest Dandycore, czyli kanał dla świadomych mężczyzn i dzisiaj powracamy do Ciebie z kolejną listą stylowych i porządnych zegarkowych propozycji, które będą prezentować się świetnie w wielu różnych stylistykach. Zapraszam! Lubisz nasze filmy? Zostań ich współproducentem na patronite.pl. Jeśli nasze poprzednie filmy o zegarkach do 300, 500 oraz 800 zł były dla Ciebie przydatne, to bez dłuższego zastanowienia napisz nam o tym w komentarzu poniżej. Będziemy wtedy pewni, że warto tę serię kontynuować. Bo nawet jak się ma przekonanie o dobrze wykonanej pracy, to nadal warto dostać potwierdzenie z zewnątrz, od kogoś innego. W tym przypadku od Ciebie. Pamiętaj także, żeby dać lajka i zasubskrybować nasz kanał. Czemu miałbyś tego nie zrobić za jednym zamachem? Ja na Twoim miejscu bym nie zwlekał. First things first. Jak mawiają Amerykanie, więc zaczniemy od absolutnego amerykańskiego klasyka, jakim jest Timex Marlin w dwóch wersjach. Tej nakręcanej, jak i automatycznej. Tarcza modelu nakręcanego ma 34 mm średnicy i jest to reedycja kultowego modelu z lat 60. W przeciwieństwie do większości przypadków takich reedycji, wspomniane zegarki są niemal identyczne. Mawia się, że męski rozmiar ma znaczenie. Mówię o rozmiarze zegarka, oczywiście ty nic spłonił. Obecnie w ogólnym przekonaniu kopert o takiej średnicy nie uważa się za męskie, ale jak mawia klasyk, nic bardziej mylnego. Odważyłbyś się na przykład powiedzieć takiemu Michaelowi Corleone, że jego 34 mm Omega Paipan jest niemęska? Albo cofnąć się w czasie i powiedzieć to samo Muhammadowi Alemu o jego Cartierze? A może chcesz jeszcze jeden przykład? Proszę bardzo. Rolex King Midas Johna Wayne'a miał zaledwie 28 mm średnicy. Zegarki vintage są mniejsze. Po prostu. Timex Marlin więc będzie szczególnie pasował komuś, komu zależy na stylistyce z dawnych lat. Dzięki małym rozmiarom świetnie odnajdzie się jako dress watch, ale także w mniej formalnych lub zupełnie nieformalnych stylizacjach ze sznytem vintage. Szczególnie jeśli lubisz bawić się zmianą pasków. Na przykład dorzucenie do niego paska zamszowego w bardziej nieoczywistym kolorze może fajnie zrobić z tego zegarek, który będzie się idealnie łączył z nieformalnymi vintage stylówkami. Odległość między uszami, tak zwane lug to lug, mierzące 41 mm sprawia, że zegarek wydaje się nieco większy niż standardowe zegarki 34 mm. Aczkolwiek nadal jest to mały zegarek. Więc może też wpisywać się we współczesne standardy, ale tylko na dość małych nadgarstkach i u ludzi ze szczupłą budową ciała. Mechanizm reedycji to zmodyfikowany chiński mechanizm Seagull ST6, w którym modyfikacja polega na przerobieniu mechanizmu z automatycznego na nakręcany. Jest on w miarę dokładny, a na pewno tani w eksploatacji, a także potencjalnej naprawie. Producent zapewnia około 36 godzin rezerwy chodów, co sprawia, że po nakręceniu go możesz o nim zapomnieć tylko na półtora dnia. Tarcza zaś jest wyposażona w szlif słoneczny, tak zwany sunburst dial, dzięki czemu bardzo ładnie mieni się w promieniach słońca. Wodoodporność na poziomie 30 atmosfer sprawia, że spokojnie możesz go zachlapać, umyć ręce czy wziąć szybki prysznic, ale odradzamy zanurzanie go w wodzie choćby na chwilę. Timex Marlin Automatic jest od tego pierwszego większy, gdyż jego tarcza to typowa 40. Mimo to nadal ma w sobie sporo vintage charakteru, ale rozmiarowo jest w pełni współczesnym czasomierze. Jest też nieco bardziej usportowiony, bo w tej wersji pojawia się niezbyt mocna luma i nieco większa wodoodporność do 50 atmosfer. Do wyboru masz więcej kolorów tarczy. Obecny jest też wspomniany przy pierwszej wersji piękny sunburst dial. Model ten wygląda bardzo dobrze na średnich i dużych nadgarstkach. Vintage Effect daje przede wszystkim hesalitowe, plastikowe szkiełko, które załamuje światło w bardzo specyficzny sposób, zupełnie inaczej niż szkiełko szafirowe. Hesalitowe szkiełko jest oczywiście też mniej odporne na zarysowania, ale też łatwiej się je poleruje. Świetny zegarek do garnituru i na co dzień, chyba że jesteś twardym zawodnikiem i potrzebujesz czegoś nieco bardziej odpornego na uszkodzenia. Citizen Tsuyosa to jeden z najtańszych automatycznych sportowych zegarków ze zintegrowaną bransoletą. Dostępny jest w wielu ciekawych kolorach tarczy, ale my szczególnie polecamy wersję z tarczą w charakterystycznym kolorze Tiffany Blue, który czyni z niego świetny, naprawdę świetny summer watch. Zegarki ze zintegrowaną bransoletą
stały się popularne w trakcie kryzysu kwarcowego. Modele takie jak Audemars Piguet Royal Oak lub Patek Philippe Nautilus, zaprojektowane przez Geralda Gente, były w latach 80. synonimem luksusu. Co nie dziwne, stylistykę tę praktycznie od razu skopiowały też inne marki zegarkowe. Możemy jasno stwierdzić, że zegarki ze zintegrowaną bransoletą od dobrych kilku lat przeżywają swój istny renesans. Wśród wielu czasomierzy w tej stylistyce Citizen Suyosa oferuje prawdopodobnie najlepszy stosunek jakości do ceny. Jego średnica 40 mm, odległość lug-to-lug 45 mm oraz zintegrowana bransoleta, gdzie pierwsze ogniwo sztywno przylega do koperty, sprawia, że jest to zegarek idealnie dopasowany do zarówno średnich, jak i dużych nadgarstków. Małe decyzje mogą mieć wielkie konsekwencje. Pod wpływem naszego filmu kupujesz sobie świetny zegarek. Jesteś bardzo zadowolony, bo wpisuje się w Twoje oczekiwania i przykuwa wzrok. Nie tylko fanów zegarków, ale też przedstawicielek płci pięknej. Ale masz świetny zegarek, słyszysz nagle zza pleców. Odwracasz się, a tam stoi dziewczyna 10 na 10. Obdarzająca Ciebie, jak i Twój zegarek, szerokim, szczerym uśmiechem. Wymieniacie się numerem, spotykacie na kawę, potem na obiad, potem znowu na kawę. Rozmowa się klei, w powietrzu iskrzy, planujecie kolejne spotkanie, w końcu oficjalnie jesteście razem. Leżąc w łóżku myślisz, że to ta jedyna, z którą chcesz spędzić resztę swojego życia, ale po kolei. Najpierw oświadczyny, ślub i tak dalej. Jak już jesteśmy na tym etapie, to musisz koniecznie wiedzieć, że mamy dla Ciebie specjalną ofertę od polskiej marki Auroria, partnera tego odcinka, który przygotował też dla Ciebie specjalny kod rabatowy, więc oglądaj nas uważnie. Auroria to Twój najlepszy towarzysz we wszystkich sprawach związanych z biżuterią zaręczynową i ślubną, która nie tylko będzie wysokiej jakości, ale także w pełni dostosowana do potrzeb Twoich, jak i Twojej partnerki. Jeśli zależy Ci na personalizacji, to dzięki intuicyjnemu konfiguratorowi możesz wyklikać sobie nie tylko pierścionek zaręczynowy, ale także ślubne obrączki w typie perfekcyjnie dobranym nie tylko do Waszej planowanej ceremonii, ale także do Twojego codziennego stylu. Przecież obrączka to najchętniej noszony przez mężczyzn rodzaj biżuterii, więc musi być zrobiona na tip-top. I będzie, bo decydując się na skorzystanie z oferty marki Auroria, gwarantujesz sobie rzemieślniczą precyzję, ponadczasowy design oraz jakość, która zostanie z Tobą na lata. Miał być kod, więc nadszedł na niego właśnie czas. Na hasło Dandy35 otrzymasz 35% rabatu na parę wymarzonych ślubnych obrączek. Bardzo dziękujemy marce Auroria za wspieranie nas w szerzeniu dobrych wzorców i ze swojej strony dodam, że jeśli zależy Ci na wygodzie obrączek, to wybierz wersję z tak zwaną soczewką, czyli charakterystycznym, wypukłym i gładkim wykończeniem wnętrza obrączki. To się może wydawać małym detalem, ale jest to istny game changer ułatwiający zarówno jej zakładanie, jak i zdejmowanie. Ja od momentu ślubu nieco się zwiększyłem. I właśnie czekam na poszerzoną wersję swojej obrączki, jakby się kto pytał i zastanawiał, dlaczego gadam o obrączce, nie mając jej na palcu. A teraz wracamy do zestawienia. Bulova Computron. Uroczo anachroniczny. Retrofuturystyczny zegarek. Taki jest właśnie ten model, będący reedycją modelu Bulovy z lat 70. Zegarek ten był pierwotnie przeznaczony dla kierowców, stąd pochylony do przodu wyświetlacz, niby dla lepszej widoczności. Jednak co może wydawać się mało praktyczne, aby godzina w ogóle pojawiała się na cyferblacie, należy użyć przycisku na kopercie. Ale umówmy się, w tak odważnym i charakterystycznym designie nie o wyświetlanie godziny przede wszystkim chodzi. Z technikaliów mamy tutaj mechanizm kwarcowy, wyświetlacz LED z mineralnym szkiełkiem i wodoszczelność do 30 metrów, więc dość niewysoką. Koperta ma wymiary 31x40 mm, a jej wysokość to 13,8 mm. Nic dziwnego, że taki zegarek odnajdzie się najlepiej w stylistyce casual z nieco retro sznytem. Jako ciekawostkę mam dla Ciebie też podobną propozycję dla patriotycznego kolekcjonera, a mianowicie model Gerlach Kosmonauta, czyli zegarek polskiej produkcji, nawiązujący stylistyką do modelu Unitra Varel DW 2005. Również polskiego, ale niestety już nieprodukowanego. A model jest ten o tyle ciekawy, że nosił go m.in. generał Hermaszewski, czyli pierwszy Polak w kosmosie podczas misji statku Sojus. Bulova była w czasie II wojny światowej jednym z największych dostawców zegarków dla wojsk aliantów. Model Hackwatch jest nawiązaniem do tego epizodu właśnie w historii firmy. Jest to bardzo klasyczny fieldwatch, idealny dla stylistyki workwearowej i militarnej, ze świetnym stosunkiem jakości do ceny. Dobre, klasyczne dla zegarków tego typu proporcje dają pewność, że zegarek będzie wyglądał świetnie zarówno na małych, jak i na dużych nadgarstkach. Znajdziesz w nim kontrastujące czerwone znaczniki godzinowe, a także lumę zarówno na znacznikach, jak i pięknych katedralnych wskazówkach. W tym przedziale cenowym Seiko oferuje oczywiście znacznie silniejszą lumę, ale ta powinna w zupełności wystarczyć większości użytkowników. Porządny, automatyczny, japoński mechanizm Miyota, wyposażony w funkcję ręcznego nakręcania oraz stop sekundy, umożliwiającej synchronizację zegarków na polu bitwy. Stąd właśnie wzięła się nazwa Hackwatch. Jak to wyglądało technicznie? Bardzo prosto. Aby dokonać tej synchronizacji, żołnierze wyciągali koronkę na odpowiednią pozycję i zatrzymywali, albo właśnie hakowali,
W ten sposób wskazówkę sekundową na godzinie 12, tak aby każdy zegarek w oddziale pokazywał dokładnie ten sam czas co do sekundy. Często widać to na starych wojennych filmach. Sama duża koronka też ma znaczenie, bo ułatwia ustawienie godziny w trudnych warunkach. Niestety szkiełko mineralne i 30 atmosfer nieco obniża funkcje użytkowe tego zegarka do poziomu, w którym raczej nie powinno się w nim ani pływać, ani tym bardziej zabierać na prawdziwe pole bitwy. Ale pod względem estetycznym i biorąc pod uwagę aspekt historii firmy, ciężko znaleźć coś lepszego w tym konkretnym przedziale cenowym. Laco to firma produkująca zegarki z tak zwanej średniej półki cenowej, więc nie mogło modelu od nich zabraknąć w naszym zestawieniu. Mamy tutaj dwa rodzaje tarczy, AUR i BUR. Taki design zegarków powstał w latach 30. na potrzeby niemieckich pilotów. IWC, pochodzące z neutralnej Szwajcarii, produkowało niemal identyczne modele zarówno dla Niemców, jak i dla aliantów. Ach, ci neutralni Szwajcarzy! Zegarki typu Flieger stały się popularne po II wojnie światowej, z kolei za drugą falę ich popularności uznaje się przełom XX i XXI wieku, kiedy to IWC wypuściło reedycję modelu Mark 12. Ten typ zegarków nadal pozostaje popularny. Od choćby pojawia się w serialu Sukcesja w postaci IWC Pilot's Watch 36 z granatową tarczą. No dobra, miało być o Laco, a my tu cały czas o IWC. Ten model od Laco to bardziej budżetowa wersja, bo kwarcowa. Oczywiście w ofercie są modele automatyczne i mechaniczne, ale nie w dzisiaj opisywanym przez nas zakresie cenowym. Będzie to zegarek idealny dla pasjonatów lotnictwa. Świetnie pasuje bowiem do lotniczych kurtek z kożuchem, ale też w zasadzie każdemu, kto ceni sobie prosty, wojskowy i bardzo czytelny design. Fliegery raczej powinny być oversize'owe. Pierwotnie bowiem zakładano je na rękaw kombinezonu lotniczego. Poza tym w warunkach panujących w kokpicie wielkość tarczy czy jej czytelność była przecież priorytetowa. Warto zatem wybrać nieco większy rozmiar niż zwykle, chociaż nie jest to żelazną zasadą. Seiko Dress KX to ogólna nazwa nadana przez kolekcjonerów na kilka modeli zegarków serii Seiko 5 Sports SRPE. Seiko Dress KX to wersja legendarnego, nieprodukowanego już nurka Seiko SKX, pozbawiona obrotowego bezela, przez co zegarek jest nieco bardziej dressy. W tym zestawieniu jest to najprawdopodobniej zegarek oferujący najlepszy stosunek jakości do ceny. Jakość i precyzja wykonania, a także piękna luma deklasują w zasadzie wszystkie inne propozycje w tym przedziale. Ze względu na swój diverowy rodowód zegarek ma 200 metrów wodoszczelności, zakręcaną koronkę na godzinie 4 i charakterystyczną dla diverów osłonę tejże koronki. Ma to za zadanie chronić ten delikatny element przed przypadkowymi uderzeniami i uszkodzeniami. Zegarek ten może wytrzymać porządne bicie. Pasjonaci workwearu i stylu militarnego, szczególnie ci, którym zależy na funkcjonalności i niezawodności, powinni być z niego naprawdę zadowoleni. Pod względem jakości bransoleta jest bardzo porządna i wygodna, ale zegarek zyska znacznie więcej na komforcie użytkowania, jak i tuluaczowej estetyce po wymianie jej na pasek. Ze względu na brak obrotowego bezela, przy zachowaniu pozostałych wymiarów klasycznego divera Seiko, zegarek wydaje się na nadgarstku trochę mniejszy, niż mogłyby to sugerować same suche jego wymiary. Użytkownikom o dużych nadgarstkach i dużych gabarytach może nie przypaść przez to do gustu. Wbrew swojej nazwie, nie jest to do końca zegarek na formalne okazje, ale jak najbardziej sprawdzi się też w smart casualu. Ot, ciekawy, bardzo porządnie wykonany zegarek, ale jednak typowo sportowy. Zegarek Orient Kamasu w jednym zdaniu? Bardzo ładne proporcje, piękne wykończenie tarczy i koperty, przez co wygląda on bardziej premium niż wskazuje na to jego cena. Pokuszę się o stwierdzenie, że wygląda jak prawdziwy archetyp divera. W pakiecie mamy wodoszczelność 20 atmosfer, wskazanie dnia, tygodnia i miesiąca, jednokierunkowy obrotowy bezel, szafirowe szkiełko i automatyczny mechanizm z funkcją stop sekundy. Sprawdzi się zarówno do rekreacyjnego nurkowania, jak i jako tak zwany desk diver. Jest dość spory, bo średnica koperty to 41,8 mm, a lug to lug to aż 46,8, ale jego wielkość zapewnia wysoką czytelność. Podobnie jak w przypadku fliegerów, divery również pierwotnie zakładano na rękaw kombinezonu, co sprawia, że mają bardzo casualowy charakter. Warto więc rozważyć noszenie go jako oversize, nawet jeśli twój nadgarstek wskazuje, że raczej pomijałeś na siłowni dzień nadgarstka. Zeppelin to niemiecka marka pozbawiona długiej historii zegarmistrzowskiej, ale ze względu na piękny Bauhausowy design i nawiązania do historii awiacji, a konkretnie sterowców, ciężko przejść obok jej wypustów obojętnie. Przez wielu purystów uważane są one raczej za zegarki modowe, ale nadal dość popularne, nawet wśród bardziej konserwatywnych pasjonatów zegarków. Przede wszystkim dlatego, że są kurwa piękne. No popatrz tylko i powiedz, że nie. Zeppelin ma w ofercie zarówno zegarki automatyczne, jak i kwarcowe, ale to te kwarcowe są zwykle najciekawsze. Większość Zeppelinów ma dość dużą średnicę, więc polecamy je raczej dla średnich i dużych nadgarstków. Model Graf Zeppelin posiada funkcję GMT, więc pozwala na śledzenie czasu w innej strefie czasowej.
To wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcesz, byśmy rozwiązali dla Ciebie inną zegarkową zagwostkę, to koniecznie daj nam znać o tym w komentarzu. Pamiętaj o ofercie marki Auroria, czyli partnera tego materiału, jak i kodzie rabatowym Dandy35, na który otrzymasz 35% rabatu na swoje wymarzone ślubne obrączki. A także oglądaj nasze filmy, by nie wypadły Ci z systemu rekomendacji. Jeśli to zrobisz, to kolejny materiał dostarczymy Ci już niedługo. Do zobaczenia!